Witam serdecznie w dzisiejszym live game show. Wybiła godzina 19:03. Lekkie opóźnienie. Witam serdecznie studia Jakub Malec i Mateusz Długosz. Ale to nie wszystko, bo z nami jest jeszcze dwóch operatorów. Dzisiaj idziemy na całość. Dzisiaj nie tylko grat. Nie tylko grat. Chodźcie, przywitajcie się. Chodź. A czekajcie, wyjdą za tych statywów wszystkich. Wyjdą. No to chodźcie tutaj do nas, chodźcie. Cześć, witam. Cześć, Łukasz, to był Radek przed chwilą. Dobry. Dokładnie, wszyscy są, cały komplet jest. Słuchajcie, moi drodzy, w tym momencie właśnie leci live game show też na Twitchu, więc na was serdecznie na Twitcha zapraszam. Dokładnie, a dzisiaj porozmawiamy o czym? O marzeniach wszystkich graczy. No, o edycjach kolekcjonerskich. Preordery. A żartuję. Edycje kolekcjonerskie, oczywiście, że edycje kolekcjonerskie. A tych edycji mamy całkiem spoko. Przygotowaliśmy naprawdę fajny materiał. Aj, może ty rozpoczniesz. Zaczęliśmy... w ogóle zacznijmy od tego. Edycja kolekcjonerska. Co zawiera? Zazwyczaj jest to jakaś figurka, oczywiście sama gra, steelbook. No i różne po prostu gifty, które daje nam deweloper, żebyśmy poczuli się wyróżnieni. Ceny takich edycji kolekcjonerskich zazwyczaj oscylują w kwotach od 300 do 400, 500 zł, ale oczywiście zdarzyły się perełki, które kosztowały nawet po 1,5 miliona zł, jak i nawet po milion dolarów. Oj tak, ich jest całkiem sporo, ale nim przejdziemy do tego, musimy was poinformować, że dzisiaj mamy ciężkie warunki pracy. Tak, mamy bardzo ciężkie warunki pracy. Ponieważ za nami, obok w studiu mamy koncert na żywo, a właściwie na razie próbę. Jeszcze próbę, ale za chwilę będzie koncert. Gdzieś tam przebija się dźwięk realizatora, który szykuje. Mam nadzieję, że zobaczycie to wszystko na kamerach z nami na YouTubie, bo warto poglądać, chłopaki, widzę, fajnie się szykują i to takie, no, całkiem rzeźkie chłopaki. No, będzie przyjemnie, myślę. Będzie przyjemnie? Będzie muzyka na żywo. Dzisiaj muzyka na żywo. A co, live game show liczy na żywo, muzyka też, niech będzie na żywo, wszystko dzisiaj dzieje się na żywo. Nim przejdziemy do kolekcjonerek, nim przejdziemy do tego, co lubimy najbardziej, ja proponuję chwilę przerwy, bo przygotuję coś specjalnego. Dobrze. Słyszycie państwo? Nowy tok. Super. Dziękuję ci bardzo, że włączyłeś mi w końcu mikrofon. Przepraszam. Może być. Słuchajcie, nowy tok, nowa jakość, nowe live game show. Nie, kontynuujemy to, co mamy. Oczywiście to jest dobre, prawda? Nie można zmienić tego, co jest dobre. A dzisiaj mówimy, przypominam, o wersjach kolekcjonerskich. Dokładnie. Będzie dużo o kolekcjonerkach, będzie o dużych kolekcjonerkach, jak i o takich troszeczkę mniejszych, standardowych. No i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Tak czy inaczej, pierwsza kolekcjonerka, która pójdzie na nasz warsztat, może bardziej na mój. Zróbmy tak, raz ty, raz ja, a w międzyczasie pamiętajcie, nagrody, bo dzisiaj finał konkursu naszego. Właśnie. No, będziemy losować z magicznego kapelusza dzisiaj. No tak, dzisiaj magiczny kapelusz. Trzy osoby wygrają zestaw gadżetów od Jujubee, dokładnie związanych z grą Kursk, więc czekajcie uważnie i słuchajcie nas, bo ja potrzebuję od was potem potwierdzenia na Facebooku. Dokładnie. Oj tak. Czyli to, co Kubuś lubi najbardziej, to rozmawiać lubię najbardziej. To, co ja lubię najbardziej, czyli rozmawiać z wami. Lubimy. Lubimy, oczywiście, że lubimy. Tak czy inaczej, pierwsza kolekcjonerka, która wchodzi na nasz warsztat, to jest, mam nadzieję, że się gdzieś nie walnę, Dead Island Rip Tide Zombie Bait Edition. O, widzę polskie studio. Polskie studio. Techland, jak najbardziej. Dołączane figurki, słuchajcie, często są bardzo kiepskiej jakości. No i nie do końca, no powiedzmy, wiąże się z tym, co lubimy, tak? Gorszy sort, że tak to ładnie nazwijmy. Ale... Ja don't szartuję monego. Ale. Dead Island zrobił coś bardzo, bardzo fajnego. Jak myślisz, co to może być? Figurkę wielkości człowieka. Nie, po pierwsze. O, ale takie normalnych rozmiarów? Nie, no słuchaj, mówimy o zombie, tak? Mamy po pierwsze takiej wysokości, nie wiem, może 30 centymetrów, tylko trochę bez głowy, ale jest to po pierwsze pięknej kobiety. To bardziej piersie. Po piersie. Piersie pięknej kobiety. I teraz pytanie, jeżeli ktoś kupuje coś takiego, jak się z tym czuje? Nie wiem, mi by się podobało takie... Ale jest plusik. Jest plusik. Jeżeli kupimy grę, nie pamiętam, ona się dokładnie nazywała, to było chyba tak, The Walking Dead, to tam w środku mamy głowę zombiaka. Możemy połączyć. Ładnie. A co ty masz fajnego? Ja mam fajny, też z polskiego studia i też gra o zombiakach, a mianowicie Dying Light My Apocalypse Edition. To była edycja kolekcjonerska, która wyszła tylko i wyłącznie w Wielkiej Brytanii. W skład tej kolekcjonerski wchodziła drewniana chatka, która miała chronić przed zombiakami. Tak, to już jest ta jedna z kolekcjonerek, z tych droższych kolekcjonerek. Oprócz tego dostawialiśmy wielkościowo, no normalnego wielkościowo zombiaka jako figurkę.
Dostawaliśmy jeszcze skan własnej twarzy jako twarz zombiaka, który jest w grze. Pomyśl sobie, grasz w grę, grasz i nagle w nocy wyskakuje ci taki zombiak z twoją twarzą. O, no to nie, no fajnie. No fajnie, nie? Ty byś się tak przyglądał, on się zabija w tym czasie. Okej, dobra, to jest jedno, a ja mam dla was... Poczekaj dalej. Och, musisz. Poczekaj dalej. No musisz, no dobra, dawaj. Bo jeszcze do zestawu został dołączony podpisany steelbook, no i oczywiście słuchawki od Razera. No ale podpisany przez kogo? No, wydawców Techlandu. Aha, jeszcze zapomniałem, jeżeli mówimy już o wydawcach i deweloperach. Jeszcze było zaproszenie do Techlandu, do ich studia, na zagranie, na zwiedzanie i zagranie partyjkę multi właśnie z członkami ekipy, którzy mieli się podłożyć. O proszę. No to już jest całkiem ciekawa opcja. Zabicie Techlandu w grze. Jeszcze za to płacąc. Ja myślę, że można by się nieźle pobawić. A ja wrócę może nie do zombiaków jeszcze. Jest jedna fajna opcja. Dead Rising 2 Collectioner's Edition. Słyszałeś o tym? Nie. Nie słyszałeś o tym? Słuchaj, grę kojarzysz pewnie. No tak. Szalona wyżynka, Dead Rising 2. Z czym się może tobie kojarzyć? Z kasyna, neony, dokładnie. Bling bling, typowe. Tak jak u nas w studiu. No oczywiście tam jest troszeczkę, nie no, tam też są nieumarli, że tak to ładnie nazwę. No ale tam latamy, nie wiem, z piłą mechaniczną przygwożdżoną do wiosła. Fajnie. Okej, okay, ale co można znaleźć w pudełku kolekcjonerskim, jak myślisz? No stawiam na pewno figurkę. Tudzież coś pokroju figurki. Może inaczej, w grze mamy okazję grać za pomocą, używać takich ampułek specjalnych z krwią. I tutaj też są takie ampułki dołączone do zestawu kolekcjonerskiego. Niektóre zestawy kolekcjonerskie mogą być delikatnie niepokojące, patrząc po ich zawartości, patrząc po tym, co deweloperzy starają się nam wcisnąć, wrzucić, dorzucić trochę chłamu, trochę fajnych rzeczy. Wszystko zależy od tego, co ładnie wygląda na półce, bądź co jest użyteczne. No, tym powinna się cechować tak naprawdę kolekcjonerka, dobra. A jakbyś skwitował? Tą kolekcjonerkę, co tam było? Tak. Myślę, ampułki z krwią na pewno i myślę, że nawet to była prawdziwa krew. Myślę, że przed użyciem skonsultuj się z ulotką doręczoną do edycji kolekcjonerskiej, bądź wygryź się w lekarzu lub farmaceutę. Może być? W sumie dostajemy kolekcjonerkę z wirusem? Nie. Ale to byłoby fajne. Nie. Słuchajcie, dobra, ja poproszę fanfary. A może nie fanfary. Może werble. Może być werble. Uwaga, losowanie idzie. Pierwsza osoba. Ja losuję jako pierwszy? Czy Gradu jako pierwszy? Kto chce jako pierwszy? Gradu, dawaj. Gradu, chodź. Chodź. To jeszcze raz werble, niech będą. Dobra. Mam nadzieję, że wszyscy słuchają. Uwaga, ale co? Ja ci mieszam, cię zmysuję. Często jest marka. Marka! Marka, więc pierwszą osobę, która pierwsza osoba, która wygrała u nas, jest to Marka. To jest on czy ona? Myślę, że on. Myślisz, że on? Myślę, że on, że to jest od Marka K. Marka, może Marek K. Marka, my cię zapraszamy do kontaktu z nami w tym momencie. Oj, kontaktuj się, bo warto. Tak. Tak. Zagłuszają mnie tu z tyłu troszeczkę. Ja wiem, słyszę właśnie, że słuchajcie, mamy naprawdę dzisiaj ciężkie warunki. Jest strasznie ciężko, ale mimo wszystko dobrze się bawimy. Mateuszu, jaką masz następną kolekcjonerkę? A ja cały czas czekam na kontakt od Marka. Myślę, że taką standardową, Fallouta 4. O! Wersję z Pip-Boyem, do którego dostajemy normalnego, funkcjonalnego Pip-Boya, do którego możemy włożyć sobie albo telefon i będą wyświetlane normalne dane na Pip-Boyu, jak na Pip-Boyu w grze. Oprócz tego oczywiście dostajemy steelbooka i dostajemy grę. Okej. Okay. Czyli to jedna z takich kolekcjonerek, że jedna rzecz jest z niej fajna, oprócz gry. Ale bawiłem się nim. Fajne, nie? Miałem okazję bawić się tym Pip-Boyem. Wiesz co? Fajne, przydatne, kupa plastiku. Takie ładnie to na półce wygląda. Ale to taki zamysł w sumie. Mówisz? No mówię. No to nie jest kolekcjonerka jak na przykład z Dying Lighta. Dobra, słuchajcie, ja sobie przygotowałem następną kolekcjonerkę i teraz błagam, mam nadzieję, że nie uda mi się tego zniszczyć. Tak, słuchajcie, Gradu, słuchaj, łap tutaj Marka. Marek jest dla ciebie. Złapałeś? Nie złapał. Słuchajcie, przychodzę do tej kolekcjonerki. Catherine, Love is Over Deluxe Edition. Jezus, nie słyszałem nawet o tej grze. A, właśnie. I to jest uwaga. Wśród ciuchów złączanych do gier zwykle możemy znaleźć koszulkę lub czapkę.
możemy też zamienić się w żywą, chodzącą reklamę, chodzącą po mieście, prawda? Chodząc z logotypami koszulki. Catherine zaś to nietypowa gra, z tego powodu dostała również nietypową kolekcjonerkę. Zacznijmy od tego, że całość zamieszczono w pudełko na pizzę. Piękna sprawa. Myślisz? Piękna sprawa. Okej, okay, idziemy dalej. W nim artbook, soundtrack, t-shirt, podszewka na poduszkę. Stary, dostałeś kiedyś podszewkę na poduszkę w edycji kolekcjonerskiej gry? Nie, ale chciałbym. I gwóźdź programu. Bokserki głównego bohatera. Mam cię. Ale mam nadzieję, że nie używana, nie? Wiesz co, tego ci obiecać nie mogę. No co, no? Nie, nie. Nie chciałbyś kolekcjonerek dostać? Znaczy, przepraszam, bokserek? No, niekoniecznie. Niekoniecznie używanych. Może być i tak. Tak czy inaczej, chwila przerwy. Marka, odzywa się do nas na naszym radiowym Facebooku, na naszym Facebooku Love Generation, chciałem powiedzieć. Love Game Show. Dziękuję ci bardzo. A my tymczasem zapraszamy za chwilę. Ja słyszę perkusję cały czas w tle. No ja niestety też. Nie wiem jak u ciebie, ja bym dzisiaj nawet z podkładu zrezygnował, bo chłopaki ostro dają, mimo dwóch ścian graniczących między nas, niestety perkusję dzisiaj słyszeć będziemy. Ale cóż, brniemy dalej. Brniemy dalej, jak najbardziej. Słuchajcie, wracamy do kolekcjonerek i tutaj mi się nasuwa teraz coś nowego. No, Bioshock 2. O. Kojarzysz Bioshocka? Oczywiście. Ach, bo Bioshock, a to jest specjalna edycja, special edition. Bioshock to jedna z najbardziej klimatycznych serii gier w ogóle. No nie wiem, jakoś nie potrafię porównać tej gry do żadnej innej gry. Znaczy, nie wyszła żadna gra nawet zbliżona do Bioshocka, umówmy się. Tak czy inaczej, Bioshock jest pełen utworów z lat 20. płynących wszędzie, gdzieś można tylko różnych gramofonów, głośników. Grałeś Bioshock, rozumiem, tak? No oczywiście, no niby tutaj mamy Rapture, niby tutaj nowość, technologia, genetyka rozwinięta bardzo wysoko. Tak czy inaczej, ta kolekcjonerka może nie jest jakoś bardzo droga, nie jest jakoś, nie wiem, ekskluzywna, ale ma coś wspaniałego w sobie. No słucham. Skoro w grze możemy wcielić się w ten klimat lat 20, te wszystkie gramofony, te płyty winylowe, które tam są, właśnie też taką płytę winylową otrzymujemy z soundtrackiem z jedynki i dwójki. Wow. To jest fajne akurat. Wow. Ja akurat, nie wiem, włożyłem to do naszej specyfikacji, bo to jest naprawdę fajna rzecz. Znaczy, powiem ci, płyta winylowa z soundtrackiem. Jeszcze ten szmer. Ja jeszcze wiesz, że to jest muzyka z lat... z dawnego okresu, Jezu. Z lat... Z 20 wieku. Z 20 wieku. Miło było ci właśnie pomóc. Dziękuję bardzo. Tak czy inaczej, to ja może przejdę teraz do trochę droższego. Grid 2, oj tak, Mono Edition. Co się ty mówi? Słyszałem, oczywiście. Słuchajcie, liczba edycji kolekcjonerskich bardzo często opiera na kilka sztuk. Tak, umówmy się, jest to 1000 sztuk, 10 tysięcy sztuk, czasem 100 tysięcy, jeżeli gra jest bardzo popularna. A co powiecie na kolekcjonerkę, która ma jedną, jedyną sztukę? Mi są znane dwie takie gry. Jakie są? No między innymi właśnie Grid i Saints Row 4. Ale są, znam też trochę bardziej takie ekskluzywne, gdzie to było tylko naprawdę kilka i nie była bardzo droga. Kojarzysz grę World in Conflict? Niestety. Jest taka gierka strategiczna z 2000 chyba 7 albo 6 roku, nie pamiętam. World in Conflict i tam otrzymywaliśmy grę w edycji kolekcjonerskiej z kawałkiem muru berlińskiego. Ale takim autentycznym, mam rozumieć. No tak, z certyfikatem autentyczności. Wow. Ha. Wow. Co ty na to? No. Dobra, wróćmy do Grida. Grid, żeby nie było. Jest tylko jeden, jedyny egzemplarz Grida. A dlaczego? No właśnie, bo tutaj utrzymujemy konsolę PlayStation 3. No to już jest stare, nie? To otrzymywaliśmy konsolę PlayStation 3. Kompletny strój rajdowy. Oczywiście otrzymywaliśmy egzemplarz gry. Dzień w fabryce Baka. I uwaga, własny samochód sportowy. Dabumc. Bak Mono. Cena? Koja coś 125 tysięcy funtów. Dokładnie. Czyli koło milion 400. Milion 400 zł. Mniej więcej to jest ten sam pułap, co właśnie przy Dying Light'cie. Myślisz? Mhm. Jak najbardziej. A ty co tam masz ciekawego? Ja mam kolekcjonerkę Borderlandsów. Okej. Kto nie grał w Borderlandsy? No pewnie ty. Widzę to zmieszanie na twojej twarzy. No dlaczego? Nie dlaczego od razu zmieszanie, no. Ale wiesz o tym, że w Borderlandsach masz takiego przyjemnego małego robocika, który nazywał się Claptrap. Okej. Dostajesz Claptrapa sterowanego przez smartfona. W formie takiego robocika, którym możesz sobie pojeździć po domu. Oczywiście gry. Bo dostajesz bodajże jedynkę i dwójkę, jak się nie mylę, Games of the Year Edition. Okej. I
do Claptrapa możesz wbrać swój głos, swoje własne teksty i on będzie jeździć i będzie rzucać twoim głosem po prostu. Pomyśl sobie, jakie to jest fajne. Idziesz do toalety, na przykład masz imprezę, załóżmy, idziesz w ustronne miejsce, bierzesz telefon i wyjeżdżasz sobie Claptrapem do nich i mówisz: podaj mi piwo. Okej, okay, no dobra, nie no, ja rozumiem wszystko, tak, no, doskonale. Fajnie, jest okej. Okay. Jest okej, okay, naprawdę jest okej. Okay. Ja bym chciał coś takiego do gry Gwiezdnych Wojen najnowszych i tamten BB-8. Taki jeżdżący, fajny. No nie, w sumie są takie w sklepach. No są. Dobra, przechodzimy dalej. Tak czy inaczej, idziemy teraz trochę w górę, trochę z pompą. Czas na Saints Row 4. O, tak. Tak, słuchajcie, to jest edycja kolekcjonerska, która wyszła jedna jedyna, kosztuje jedyne $1,000,000. A dlaczego? No bo w skład niej wchodzi... Uwaga! Lot w kosmos z firmą Virgin Galactic. to jest Syndrome, tak? To musimy się przyzwyczaić do tego. Mamy... Dubstep Donna w skali 1:1. dalej. Operację plastyczną. Trening specjalistyczny dla szpiegów. Tydzień w dubajskim hotelu Lamborghini Gallardo. Lamborghini czy Lamborghini? Lamborghini. Lamborghini, Lamborghini. Lamborghini Gallardo, Toyota Prius. Cholera wie dlaczego. Ja ale mamy Priusa. Ale ja myślę, dlatego, że deweloperzy troszkę prześmiewają się z tego samochodu. Tak czy inaczej, mamy jeszcze wiele, wiele więcej innych takich mniejszych smaczków w tym wszystkim. Długo by to wymieniać. Tak czy inaczej, każda kolejna część gry udokumentowała nam, że ta gra śmieje się ze wszystkiego. Śmieje się ze wszystkich możliwych standardów, ze wszystkich ludzi. Tam nie ma żadnego tabu. Myślę, że ta kolekcjonerka jest dobrym odzwierciedleniem tego, co ta gra sobą reprezentuje. Tak. Grałem chyba wszystkie części i powiem wam, że miażdżą one wszystko, cały światopogląd mój z gier, który zawsze wynosiłem. Ale, jeżeli mamy hajs na to, no, możemy zawsze sobie fajnie spędzić ten czas. Chociaż jeżeli nawet ukradniemy ten milion, możemy polecieć w kosmos, żeby przeżyć tam operację plastyczną. Czyli nie dość, że płacisz milion, kradniesz milion, płacisz go, dostajesz grę. Dwa samochody. Co tam było dalej? Noc w hotelu w Dubaju. Dokładnie, tydzień. Tydzień w hotelu w Dubaju. Czyli noc była w Waszyngtonie, czy dwie noce w Waszyngtonie były? Coś takiego. No i tam było dużo rzeczy. Wiem, nieważne. Fajne. Ja jestem ciekaw, nie wiem jak ty. Ja bym chciał przeżyć coś takiego. Peggy 18. My friends, each of you are guilty of crimes against the Zin Empire. Swear your fealty and I will empower you to be wardens of Simulation 31. Oh my stars, it's the president! Hi, Howard. What the... Mi się przypomina jeszcze jedna fajna edycja kolekcjonerska. Taka sam raz, może powiedzmy, że na zakończenie tematu edycji kolekcjonerskich. No, słucham. I teraz tak, jak przeczytać ten tytuł? To jest dla mnie wyzwanie. A Record of the Agarest War. The Really Naughty Limited Edition. No, brzmi fajnie. Wszyscy chłopaki stwierdzili jednoznacznie. Nie wiem! Graliście kiedyś w to? Ja pierwszy raz usłyszałem o tej grze. Szukając tej gry, nie znalazłem jej do końca tak, jak chciałem ją znaleźć. Co prawda, ten egzemplarz kolekcjonerski był wyłącznie dostępny w USA i tylko na Xboxa 360. Ojej. No co jej? To była naprawdę niegrzeczna edycja kolekcjonerska, bo... inaczej. Ja nie domyślam, co tam było. Inaczej, ja nie wiem, co producenci mieli w głowie, robiąc grę dla Xboxa 360 z podkładką pod myszkę. Tak, ale ta podkładka pod myszkę była z takim wypukleniem na nadgarstek. Aha, to już się domyślam, w jakim kształcie. W kształcie głównej bohaterki. Znaczy w kształtach głównej. W kształtach głównej bohaterki. Rozmiarze chyba DD. O. Całkiem no to było o co przejść rękę. Tak czy inaczej, ja cały czas się zastanawiam, czemu nie wyszło takie wydanie na plecy na peceta? No, czemu wyszło na Xboxa 360? Chyba, że ten pad faktycznie tak cięży, trzeba sobie ten nadgarstek położyć i jeden nie może, i dwóch nie może. Ale nie, wyobrażam sobie to, wiesz, kładziesz sobie tak tutaj przed ramienia na wiadomych częściach ciała i sobie grasz. O, popatrz, no i dwa masz miejsca na... Na wiesz na co? No. Dokładnie. I tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejsze edycji. Ale wiesz, gdzieś tam w głowie mi to zostało, wiesz? Dzisiejsza edycja kolekcjonerska. Słuchajcie, w przyszłym tygodniu
a nie powiem, co będzie w przyszłym tygodniu. To będzie niespodzianka. To będzie niespodzianka, która zostanie ogłoszona na Facebooku z czasem. Ja zachęcam was do tego, żeby przeglądać też to, co się dzieje w studiu, nie na naszej kamerce internetowej, bo kamerka internetowa ma, powiedzmy, że pewne ograniczenia. Ja was zapraszam na YouTube'a, bo tutaj chłopaki naprawdę starają się przy tym, żeby pokazać to najlepiej, jak mogą, co my tutaj robimy, co tu się wyprawia, jak wygląda połączenie YouTube'a, jak wygląda połączenie radia, jak wygląda połączenie Twitcha. Wszystkiego trzech w jednych, na żywo, potem nagrania. Ojejku, słuchajcie, to jest dużo roboty, ale też jakiś sub się przyda, jakiś like się przyda, więc ja was do tego zachęcam. A cóż, dalej będziemy działać cały czas. Dokładnie. A i coś... Światły, chodź na chwilę! Chodź, światły, pogadasz! No chodź, chodź! Chodź! Aż światło przyjdzie. Słuchajcie, operator światły, witam serdecznie. Dzień dobry. No powiedz coś tu. No co dobry, witam. Czy ma wieczór, sobie, bo jest wieczór. Słuchaj mnie, czy nie? Słuchajcie. Dobra. No. Co chciałeś fajnego powiedzieć? Teraz to już nic. Znaczy, mówicie o tych kolekcjach, o tych edycjach kolekcjonerskich, nie? A wyszła kolekcjonerka do Deadpoola? Bo ciekawy jestem, jak wygląda. Wiesz co, edycja kolekcjonerska do Deadpoola, znasz? Widziałeś? Samą grę widziałem. Słuchajcie, to jest teraz pytanie do wszystkich na Twitchu. Czy ktoś z was widział edycję kolekcjonerską Deadpoola? Właśnie. Jak widział, niech pisze. Tak więc zachęcamy was do tego. Na radiowym Facebooku też można napisać, czy macie jeszcze jakieś edycje kolekcjonerskie, które są zboczone, rozwalone, niesamowicie drastyczne, ale właśnie z tym drastycznością w grach możemy się bardzo zastanowić, szczególnie w edycjach kolekcjonerskich. Jeżeli kupujesz rozczłonkowane zwłoki w kolekcjonerce, jeżeli kupujesz jakieś kawałki ciała, bo też takie są. Ja bym w tym momencie jako sprzedawca zgłosił tą osobę do lekarza bądź farmaceuty. Może jak to było nieopisane, ale możesz wgryźć się w lekarza lub farmaceutę. Ale powiem ci tak, w zależności od tego, jaka to jest gra tak naprawdę. Jeżeli, jaka to ma być? Jeżeli mamy grę z jajem, takiego Deadpoola na przykład, tylko w świecie zombiaków, czemu nie? Okay. Jeżeli to byłaby poważniejsza gra, no to już tak troszeczkę taki, jakby odbiorcy mogliby poczuć się źle z tym, że dostali tak naprawdę głupią wersję edycji kolekcjonerskiej. Gry, która jest poważna. Na przykład jakbyś do Kurska nie wiem. Okay. Słuchajcie, ja wiem, że zakończyliśmy już ten temat, ale przypomniała mi się jeszcze jedna fajna edycja kolekcjonerska. Naprawdę fajna. Dawaj. Dishonored. Kojarzysz grę? Tak. Tak, tak, Dishonored tak. Tym bardziej. Dwójka. Teraz wychodzi. No tak, widziałeś edycję kolekcjonerską? Z maską. Tak. Widziałem. Macałem maskę, dokładnie nazwę. Macałem maskę, bawiłem się tą maską. Ej, fajnie wykonane. Naprawdę ja cenię bardzo sobie figurki, wszystkiego, wszelkiej maści, elementy, kolekcjonerki, które są wykonane całkiem nieźle. Jest jeszcze gra The Order 1858, chyba jak dobrze pamiętam. Tak, wyszła na PlayStation 4, to jest bodajże parę dni po premierze bodajże nawet. Tak, i tam też jest edycja kolekcjonerska, która jest w ogóle bardzo tania. Edycja kolekcjonerska sięga cen około 140-150 zł na PlayStation 4. No. To jest cena naprawdę niska jak na edycje kolekcjonerskie. I tam zdobywamy oprócz jakiegoś pojemniczka kilka dodatkowych jeszcze rzeczy, które możemy wykorzystać, które możemy tam, chyba talia kart jest do tego wszystkiego, chyba jakieś sztony. Przyjemne całkiem. No i oczywiście piękny, obszerny artbook. Tak samo było w No Man's Sky'u. Tam też mamy pięknego, obszernego artbooka, do tego mamy steelbooka, plus jeszcze do tego mamy komiks. O. Przyjemne. Bardzo fajny komiks. Bardzo przyjemne. Edycja kolekcjonerska mi się udała, tylko jak mówiłem, pudełko wyszło wcześniej niż dostali nominację od PEGI, więc wszystko było trzeba zmieniać. Więc też dostałem taką edycję, gdzie mamy naklejki PEGI 13, PEGI 9, PEGI 18, 17, różne. Po prostu kto woli, to może sobie zrobić tak, jakby chciał. No i fajnie. Słuchajcie, myślę. No co? No nic, mów. Nic, mogę? Możesz. Słuchajcie, zostało dokładnie minuta do godziny 20. My musimy się już powoli dzisiaj z wami żegnać. Cieszę się, że mogliśmy uczestniczyć w tym trzecim odcinku Live Game Show. Cieszę się, że wy uczestniczyliście na żywo z nami. Był to pierwszy odcinek z Twitchem na żywo. Mam nadzieję, że dojdziemy do perfekcji, że to będzie funkcjonować wszystko tak, że będzie pięknie. Mam nadzieję, że zainwestujemy w lepszą kamerę i ogólnie będziemy się razem bardzo dobrze bawić. Od tego jesteśmy. Czekajcie na naszym radiowym Facebooku, tam oczekujcie na następny temat następnej audycji i oczywiście na filmy, które będą dorzucane, nie tylko przez nas, ale też przez chłopaków. Tutaj chłopaki już widzę, czekają w gotowości, już rwą się do roboty. Już. Światło krzyczy, że już startuje, już w tym momencie leci, on już leci, on już w terenie jest. No. Słuchajcie, tak czy inaczej, dzięki wielkie, z tej strony Jakub Malec i Mateusz Długosz. No i dwóch operatorów. Siema. Będą sprzątać. Słyszymy się już w przyszłym tygodniu od godziny i słuchajcie, mała zmiana, od godziny 18. Żeby nie było powtórki tak jak dzisiaj, usłyszymy się od godziny 18. Będziemy jeszcze raz to ogłaszać, będziemy jeszcze raz to maglować. Do usłyszenia.